Podsumowanie spotkania powtórzę. Trener Górnika Łęczna, pan Marcin Prasol. Ja może zacznę od takiej sytuacji ogólnej, bo to każdy wiedział, w jakiej sytuacji przystępujemy i że my już granicy błędu nie mieliśmy żadnej. Liczyły się dla nas tylko trzy zwycięstwa. Mieliśmy swój plan na to, no niestety już w pierwszym meczu nie daliśmy radę zrealizować. 1-1 dzisiaj. Co do samego meczu, myślę, że dobra pierwsza połowa. Prowadziliśmy 1-0, no niestety w drugiej połowie po zmianach Termalika przejęła kontrolę, zwłaszcza jeżeli chodzi o operowanie piłką. Myśmy mieli swoje sytuacje po kontratakach i tutaj no, chcąc o czymś marzyć, musieliśmy to szczelić, no a potem końcówka to już chaotyczna, gdzie no, wynik mógł się w dwie strony ukształtować, ostatecznie bramka nie padła i zakończyło się to 1-1.